Siemanko, z tej strony Wilam. Ostatni poradnik zakupowy na tym kanale ma już trochę miesięcy, więc wydaje mi się, że odświeżenie tego najbardziej popularnego formatu będzie niezłym pomysłem. Zapraszam Was na pierwszą część, w której wybiorę najciekawsze TWS-y do 100 zł z Polski, ale też z Chin. Jest to kategoria cenowa, która nie jest zbyt aktywna, więc duża część polecanych przeze mnie słuchawek pojawiła się we wcześniejszych listach. Tak więc zaczynajmy. Model, który wspominam chyba najlepiej z tych dostępnych w Polsce, to Hailu GT1 Plus. Mówię o nich kolejny raz, ponieważ są dostępne u coraz większej ilości sprzedawców i kosztują coraz mniej. Nawet w Polsce da się je kupić za około 70 zł. Jakość wykonania odpowiada cenie. Dla mnie zaletą jest, że GT1 są małe. Słuchawki oferują stabilne połączenie i przyzwoity zasięg. To dzięki Bluetooth w całkiem świeżej wersji, a więc 5.0. W cenie poniżej stówki, granie również jest na bardzo dobrym poziomie. Ich charakterystyka jest dość neutralna. Czas grania na wysokim poziomie głośności bez większych problemów dobija do 4 godzin. Jak we wszystkich bezprzewodowych sprzętach audio, bezpośrednio związany jest z głośnością. W uproszczeniu, jeśli muzyki będziemy słuchać ciszej, to będziemy mogli cieszyć się nią dłużej. Etui naładuje słuchawki mniej więcej 3 razy. Jeśli to dla Was nie wystarcza, to są dwa wyjścia. Gorszym jest wybranie Hailu GT1 Pro, bo jest to starszy model słuchawek z pojemniejszym etui ładującym. Rozwiązaniem, które ja rekomenduję, to wybór GT1 w wersji XR. Jest to nowa wersja słuchawek z powiększonym case'em. Producent zrobił tu małe zamieszanie, więc spróbuję to rozjaśnić. GT1 Plus są ok, GT1 Pro raczej średnio i GT1 XR łączą zalety Plusa i Pro, są najdroższe, ale też najlepsze. Na porównywarkach cenowych wyróżniają się jeszcze no-name'y, Xiaomi oraz pojedyncze egzemplarze QCY. Jeśli chodzi o te no-name'y, to mamy tu potworki typu e-Profil 1e, i12 czy Mini F9 TWS. I te od razu bym odrzucił, ponieważ nic ciekawego ani pozytywnego na temat tych modeli nie mam do powiedzenia. Jeśli chodzi o Xiaomi, to w cenie do 100 zł mamy przede wszystkim występujące pod różnymi nazwami i prawdopodobnie z jakimiś małymi zmianami Redmi AirDots. W tym modelu największą zaletą jest cena. Jakość wykonania, jak i grania są mocno przeciętne. Akumulator też trzyma krócej niż w pierwszym rekomendowanym modelu. Jeśli liczy się każda złotówka, to AirDots będą ok, ale według mnie lepiej dopłacić do Hailu, przynajmniej w wersji z plusem. Xiaomi do stówki oferuje też Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Jest to strasznie długa nazwa, której pewnie nie zapamiętam, jednak za nią kryje się prawdopodobnie najciekawszy model wśród słuchawek dousznych. Osobiście wolę do kanałówki, ale jeśli jesteś w grupie osób preferujących słuchawki douszne, to jest to model dla Ciebie. Słuchawki mają Bluetooth w wersji 5.0, a czas działania wynosi około 5 godzin. Osobiście ich nie używałem, ale duża część użytkowników chwali jakość dźwięku i wygodę używania. Przechodząc jeszcze na chwilę do QCY i szczególnie do tych starszych modeli, to tu sytuacja wygląda podobnie co z Redmi AirDots, czyli są to słuchawki przede wszystkim tanie, jednak mogą mieć mniejsze lub większe braki w porównaniu do słuchawek Hailu. Te 1C, znane jako QS1, mają problem w postaci braku klapki. Te 2C, aka QS2, mają klapkę, co nie zmienia faktu, że jest to już stary model. W odróżnieniu od Hailu z plusem, nie wspierają zaawansowanego kodeka dźwięku i są dość toporne, ale jak znajdziecie je w dobrej cenie, to w sumie polecam. Więcej dowiecie się w recenzji, do której link w opisie. Z modeli QCY oferowanych w Polsce do 100 zł, najlepiej wypadają T9S. Jest to całkiem świeży produkt, który ma dostęp do aplikacji, co może okazać się przydatne, jeśli Wasz smartfon nie posiada wbudowanego equalizera. W Polsce jest pewnie jeszcze kilka modeli wartych uwagi, ale nie miałem przyjemności ich używać. Jeśli jakieś znacie, zapraszam do komentowania. Jeśli chodzi o AliExpress, to jest to naprawdę dobre miejsce na kupno słuchawek, jeśli macie trochę czasu. Do mnie paczki dochodzą zwykle w miesiąc, choć teraz podczas pandemii, wiadomo, czas może się wydłużyć i mogą być to nawet 2 czy 3 miesiące i to jest mały minus. Natomiast niezaprzeczalną zaletą jest to, że ceny na AliExpress zwykle są niższe niż w Polsce. Poza wyżej wymienionymi modelami przedstawię kilka ekskluzywów. Pierwszym będzie Edifier X3. Nagrałem o nich dwa filmy i chyba wyczerpałem temat. Link do recenzji w opisie. Te słuchawki wyróżniają się prawdopodobnie najdłuższym w klasie czasem grania, który dobija nawet do 6 godzin. Na plus potwierdzona wodoszczelność, a więc deszcz i pot nie jest dla nich problemem. Nie każdemu przypadnie rozmiar, bo słuchawki wystają z ucha. Osoby szukające potężnego basu, ten model powinny odpuścić.
Jako ciekawostka, słuchawki występują w specjalnej wersji, która przez opakowanie świetnie nadaje się na prezent. Niestety, edycja specjalna kosztuje dużo więcej. W momencie nagrywania zwykłe X3 kosztują około 90 zł. Nie jest źle, ale na różnych wyprzedażach da się je kupić poniżej 70 zł, co jest świetną ofertą. Na plus wysyłka z polskiego magazynu. Osobiście bardzo polecam kazety S2. Według mnie grają one najlepiej spośród wymienianych przeze mnie słuchawek. Ich charakterystyka to zimna fałka, co nie każdemu się spodoba. Najsłabszą stroną kazetów jest czas grania, który wynosi 3 godziny na wysokim poziomie głośności. Nie są idealne, ale jeśli oczekujesz wysokiej jakości grania, szczegółowej góry i dobrego, choć nie dominującego basu, to kazety mogę polecić. Przeglądając AliExpress przed nagrywaniem, a więc w momencie, kiedy nie było żadnej dużej promocji, niestety część modeli, którą chciałem zarekomendować, wypadła z powodu przekroczenia budżetu. Na koniec jeszcze szybki przegląd chińskich firm. Tronsmart robi dobre głośniki, ale te WS-y według mnie muszą dopracować. Away jest tanią i dość dużą firmą, ale jakość wykonania ich produktów pozostawia wiele do życzenia. Poza tym ich modele są nierówne, jedne grają dobrze, inne bardzo źle. Coraz więcej modeli wypuszcza Lenovo. Osobiście używałem jedynie LP1 i grają one kiepsko. I to by było na tyle. Jeśli macie jakieś własne rekomendacje lub propozycje testów dla mnie, to dajcie znać w komentarzu. Osoby dalej nieprzekonane zapraszam do mojej grupki na Facebooku. Ja zaglądam tam dość rzadko, więc jeśli chcecie mojej rady, to oznaczcie mnie w poście lub komentarzu. W następnym poradniku będę rekomendował słuchawki do 200 zł, a w tej kategorii już trochę się dzieje i sam do końca nie wiem, jakie modele tam wymienię. Zaproszę jeszcze do bloga redtest.com.pl, mojego Instagrama i jak już mówiłem Facebooka. Za wszystkie łapy i suby serdecznie dziękuję, bo wpływa to pozytywnie na rozwój kanału. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!